raześ to bywał? Kupiłek se chałupę. A skądeś miał dudki? Dostałek w kredyt unii. A to tobie dali? Hehe, bo wszystkim pożonym dają. Kiedy chcesz więcej wiedzieć, to pytaj się w każdym kredyt union świętego Stanisława i świętego Kazimierza. Albo za 416-537-2181. Kiedy idzie o dolary, to ino kredyt union. Haj! Z Piastem polecieć możesz wszędzie. 100% satysfakcji. Ceny? Sprawdź najpierw u nas. Malicki & Malicki jest dynamiczną firmą prawniczą, która już od ponad 50 lat świadczy usługi osobom indywidualnym, rodzinom oraz firmom. Numer kontaktowy 905-274-1650. Pani Urszula Lipińska po kilkunastu latach praktyki lekarskiej w Polsce od 1989 roku prowadzi sklep zielarski Health from Nature przy 47 Roncesvalles Avenue. Health from Nature oferuje ponad 300 ziół oraz kosmetyki ziołowe, witaminy i minerały, fachowe porady z zakresu ziołolecznictwa. Drukarnia Nowa Printing w Mississaudze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905-281-3231. Tylko kilka kliknięć myszką i w ciągu kilku minut załatwisz wszystkie sprawy związane z Twoją podróżą. Najlepsze ceny. Agencja Western Travel oferuje rezerwacje i sprzedaż lotów, wycieczek i ubezpieczeń przez internet, telefon lub osobiście. Marca w domu SPK przy Beverly Street w Toronto miał miejsce bankiet charytatywny pod tytułem Dotyk Ciepłych Dłoni, zorganizowany przez działające przy kole nr 20 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koło Pań Nadzieja. Bankiet na materiale wideo zarejestrował pan Bronisław Bilicz. Ponad 200 osób przybyło do domu SPK, by uczestnictwem w bankiecie przyczynić się do realizacji jego celu – zbiórki funduszy na pokrycie kosztów instalacji nowego systemu ogrzewania i klimatyzacji, w tym od kilkudziesięciu lat popularnym wśród Polonii Centrum Kulturalno-Społecznym. Gośćmi honorowymi imprezy byli konsul Grzegorz Jobkiewicz, wiceprezes zarządu głównego KPK Jan Cytowski, prezes okręgu Toronto Kongresu Juliusz Kirejczyk, prezes koła nr 20 SPK Zofia Śliwińska, prezesi i członkowie zarządów kilku organizacji polonijnych oraz nasi weterani, prezes Stowarzyszenia Lotników Skrzydło Warszawa, kawaler Orderu Virtuti Militari Marceli Ostrowski, kawaler Orderu Virtuti Militari Zbigniew Gądek i prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy II Korpusu Stefan Podsiadło. Zebranych przywitała prezes Koła Pań Nadzieja Halina Drożdżal, mówiąc m.in. Przytoczę w tej chwili jedną ze złotych myśli. Wartość człowieka poznaje się po tym, co może dać od siebie dla innych. Następnie Joanna Drożdżal, prowadząca wraz z Anielą Gańczak pełen serdecznego nastroju wieczór, odczytała napisany specjalnie na tę okazję wiersz innej członkini Koła Nadzieja, Wandy Bogusz, a znana śpiewaczka Teresa Klimuszko wykonała pieśń pod odnoszącym się do idei bankietu tytułem Wyciągnij dłonie i chwyć marzenia. Lekki dotyk ciepłych dłoni, czułe struny serca trąca i rozjaśnia twarz uśmiechem, jak złocisty promyk słońca, zaś uśmiech, jak kwiat miłości, jasnym blaskiem promieniuje, rozpraszając niepokoje, wdzięk i urok rozsypuje. Z dotykiem ogrzanych dłoni niebiańskie dobro stępuje, które duszę ubogaca, gdy człowiek życie smakuje. Otwiera skrzydła nadziei, by szczęściu ścieżki prostować i ciepłym dotykiem dłoni cząstkę serca podarować. Wyciągnij dłonie i chwyć marzenie, ono rozproszy złe nocy cienie. Niechaj nadzieje i skrzydła białe uniosą w górę cię, jak ptak. Wyciągnij dłonie i chwyć
się, jak tak. Pani z Koła Nadzieja przekazały na ręce prezes Koła nr 20 SPK Zofii Śliwińskiej stanowiący dochód z bankietu czek na sumę 5000 dolarów z przeznaczeniem na wspomnianą zmianę systemu ogrzewania i klimatyzacji w budynku. Dziękując za szczodrą dotację, pani Śliwińska opowiedziała w skrócie o trudnościach związanych ze zdobywaniem funduszy na to ważne, konieczne do przeprowadzenia zadanie. Kosztuje nas to około 250 tysięcy. Nie dostajemy pieniędzy z rządu, nie dostajemy pieniędzy z żadnej fundacji. Wszystko musimy wypracować sami. Dlatego jesteśmy niezmiernie wdzięczni Kołu Pań Nadzieja, że tak hojnie nas obdarzyła to koło. Zabierając głos, prezes okręgu Toronto KPK Juliusz Kirejczyk podziękował paniom z Koła Nadzieja za ich piękny gest, jak i za 8 lat działalności niosącej pomoc potrzebującym. Panie, zawsze licznie uczestniczące w obchodach naszych świąt narodowych i rocznic oraz uroczystościach polonijnych, będąc łatwo rozpoznawalne po narzuconych na ramiona zielonych chustach, z troską i zaangażowaniem reagują na prośby o pomoc i wsparcie. Pani prezes powiedziała, że jest to akcja na rzecz domu SPK. Proszę Państwa, mnie się wydaje, że to jest dużo szersza akcja. To jest akcja na rzecz Polonii. Ten dom wybudowany przez Polonię służy Polonii. I każde usprawnienie w tym domu jest dla nas wszystkich. Jest też prawdą to, że przecież Koło Pań Nadzieja to jest ten katalizator, ale fundusze, pieniądze pochodzą od Polonii, pochodzą od Państwa. Także z tego miejsca chcę Państwu bardzo serdecznie podziękować za Waszą szczodrobliwość i jestem przekonany, że ten dom będzie służył nam wszystkim, całej Polonii przez wiele, wiele lat. Dziękuję i gratuluję. Po wystąpieniu wiceprezesa Zarządu Głównego Kongresu Jana Cytowskiego, który również w pięknych słowach wyraził paniom uznanie i wdzięczność za ich działalność charytatywną, zebrani obejrzeli program artystyczny. Wiersze i piosenki, w większości poruszające tematykę miłości, dobra, życzliwości i bezinteresownego niesienia pomocy, wykonały Joanna Drożdżal, Aniela Gańczak, Maryla Zdyb, autorka scenariusza uroczystości i kilku recytowanych wierszy Wanda Bogusz, Teresa Klimuszko i Wacław Bielawa oraz towarzyszący im muzycy Teresa Mazurek, Mariola Frąckowiak i Jan Kornel. Posłuchajmy fragmentu wspaniale przyjętego programu. W fragmencie wiersza znajomej poetki Krystyny Pileckiej z Koszalina czytamy: pomagajcie Biedronkom w drodze do nieba, żuczkom po leśnych ścieżkach chodzić, kwiatom zakwitać na łąkowych zielonych, pomagajcie ziemi, by wydała plony, dzielić swą radość, dobroć, tak trzeba, rzekami niech wreszcie czyste wody płyną, człowiek niech będzie bratem dla człowieka, drzewa niech mają wciąż kolor zielony. Cicha woda żywie, nie wiesz nawet jak i gdzie, nie dążysz nawet zabezpieczyć się, bo nieznanych betonie wiesz się ustrzyć cichej wody. Cicha woda żywie, w jaki sposób, kto to wie, ma rację, że tak powiem to przysłał. Rozjaśniać twarz uśmiechem, rozjaśniać twarz uśmiechem. To nic nie kosztuje. Za jeden uśmiech szczery, serdeczny, może ktoś chciałby oddać ci sto. W rytm walczyka serce śpiewa. Ropy we mnie, ciebie chcę.
kiedy mnie ogrzejesz dotykiem ciepłej dłoni, rozkołyszą się wdzięcznie nutki dotąd uśpione i popłyną ku niebu najpiękniejszą melodią, łącząc w przyjaznym geście dłonie z przyjaźnią splecione. Hey!